Wiele osób zadaje mi pytanie, czym są dla mnie rajdy. To moja pasja, może sposób na życie, to prędkość i adrenalina. Jeżeli macie Państwo ochotę sprawdzić, zapraszam na hotel. Wleci z tamtej strony, a ten ma... Ale nie dojeżdża pan tą ścianą do płaskiego, tylko on przekąta. Uwaga! Gdybym robił proces Kawki 25 lat temu, 30 lat temu, to oczywiście spektakl wyglądałby zupełnie inaczej, ponieważ w czasach szalejącej komuny, pełzającej ubecji, esbecji i tego całego świństwa, w którym tonął szary człowiek, twórcy teatralni odczytywali to dzieło w sposób jednoznaczny. Natomiast dzisiaj ten proces ma szansę odzyskać czy dotknąć tych znaczeń, które rzeczywiście są w nim umieszczone przez autora. Teraz nie próbuję tak. Słuchaj, wczoraj, dzisiaj chciałem go odwieźć do tego warsztatu i to samo. Jest po trzecim dzwonku, jest po trzecim dzwonku. Panowie montażyści, do kurtyny i do podwiązania kurtyny, proszę. Do kurtyny i do podwiązania kurtyny. Praczka, praczka z odkurzaczem, praczka z odkurzaczem, proszę na plan. Jest to
że dziś koło 20 już. No, koło 20. Dobra, Ani, tak, możemy zaczynać, jest gotowe wszystko. No to rany boskie, zaczynamy. Boże święty. Uwaga, panowie. Proszę, start. A proszę mi pokazać nakaz. Proszę iść do swojego pokoju i czekać. Wdrożono już śledztwo. W swoim czasie dowie się pan wszystkiego. Jest nam przykro, prawda, Franciszku? Józefka! Wzywa pana. Masz! Chcecie w szlafroku iść do nadzorcy? A dziś z całą mocą podkreślam, że prawdziwą wartość do obrony mają osobiste stosunki adwokata z wyższymi urzędnikami. Tylko w ten sposób można wpłynąć na bieg sprawy. Niewielu adwokatów, może jeszcze jeden, albo dwóch, może się poszczycić takimi stosunkami jak moje. I tu pański wybór był szczęśliwy. Mamy do czynienia z jakimś mechanizmem, który od samego dołu po samą górę przesiąknięty jest korupcją i rzecz polega tak naprawdę tylko na tym, kto kogo zna, kto ma lepsze znajomości, a ten, kto ma lepsze, wywinie się ze wszystkiego zupełnie bezkarnie. Ale ja już nie mam obowiązku pana przesłuchać. Ja nie mówię, że to jest łajdackie postępowanie, ale chciałbym poddać to określenie pod pańską rozwagę. Co to jest? Co to? To są pańskie akta. To są akta sędziego śledczego. Sędziego w Sądzie Najwyższym. Akta, kajeci. 10 dni temu, proszę pana, zostałem napadnięty. Oznajmili mi, że jestem aresztowany. Po czym wszelkimi sposobami chcieli się dać przekupić. Nawet my, ile to już, 15 lat temu, kiedy szliśmy do właściwie pierwszych półwolnych wyborów, nie sądziliśmy, że po 15 latach wolnej Polski będziemy mieli do czynienia z takim szambem. A wina? Gdzie jest wina? To po pierwsze, po drugie zaś pytanie zasadnicze. Kto mnie oskarża? Jaka władza prowadzi dochodzenie? Ale nie powiedziałem, że jest pan oskarżony. Powiedziałem, że jest pan aresztowany. To wszystko. I lepiej nie robić tyle hałasu z tą pańską niewinnością. Ludzie, którzy są przy władzy, są pozbawieni jakichkolwiek skrupułów. Są pozbawieni jakiegokolwiek poczucia przyzwoitości. I nawet nie starają się udawać, że jest im głupio, kiedy zostaną przyłapani albo na kłamstwie, albo na kradzieży, albo na innym świństwie. Czego ty właściwie chcesz? Przecie na razie jeszcze żyjesz. Jeszcze oddychasz. Twój bezmyślny, zwierzęcy strach napawa mnie obrzydzeniem. Widzę w nim brak elementarnego szacunku. Skoro 16-latkowie chcieliby, żeby to było jeszcze przynajmniej o pół godziny dłuższe i żeby tych słów było więcej, to znaczy, że nie jest źle, bo przecież to oni za kilka lat będą wchodzili w życie i będą kierowali tym krajem. To oni będą trzymali ster i będą decydowali o tym, że albo pójdziemy na dno, albo po prostu ten nasz wysiłek nie pójdzie na marne.